Witam. W tym filmie chciałem Wam pokazać, jak przygotować kolejną wersję streamera pstrągowego. Będzie troszeczkę bardziej skomplikowana wersja, jednak do ukręcenia. Ok, na imadło założyłem haczyk w rozmiarze 8. Dokładny model oraz firmę podam w informacjach pod filmem. Nici, której będę używał, jest to nić od Uni w rozmiarze 6.0. W takim ciemnym kolorku. Dobra. Owijamy trzonek haczyka. I teraz tak. Możemy sobie ten haczyk troszeczkę dociążyć, nawijając troszeczkę lamety, jednak ja sobie zrobię tego streamera bez żadnego dociążenia. Wykonamy sobie taki króciutki ogonek teraz. Do tego użyję sobie takiej farbowanej, to jest chyba sierść z foki, mi się wydaje. Przepraszam, to źle powiedziałem. Sierść z owcy, farbowana na czerwono. Bardzo przyjemny materiał. Dobra. Odcinamy ten ogonek, tylko tak jak widzieliście, troszeczkę go postrzępimy, żeby to troszeczkę ładniej się prezentowało. Ok, bardzo fajnie. Teraz musimy sobie przywiązać materiał, którym umożliwi nam przymocowanie zonkera. Ja do tego użyję zwykłego miedzianego drutu. Przywiązuję sobie długi odcinek, żeby łatwo było go używać. Dobra. Teraz biorę sobie złoty szenil. Jest to szenil. No to nie mam podobnego rozmiaru, ale myślę, że tak z pół milimetra średnicy, z pół centymetra średnicy. I owijamy trzonek kaczyka. Dobra. Musimy sobie zostawić tutaj miejsce na budowę główki, więc nie owijamy tym do samego końca. Okay. Teraz potrzebujemy kawałka zonkera. Użyję tutaj zonkera o grubości 3 mm. I wycinam sobie pasek. Tu sobie odmierzę długość. Dobra. Ok, przywiązuję ten pasek do haczyka. I teraz chyba jedna z trudniejszych czynności, czyli przewinięcie tego zonkera drutem. Robimy to po to, żeby zonker się dobrze trzymał haczyka.
OK. Tułów oraz ogonek jest już gotowy, jak widzicie. Teraz czas, by wykonać główkę. Możemy to robić na różne sposoby. Możemy tutaj przyczepić taką plastikową główkę. Jednak my tym razem wykonamy ją sobie z sierści sarny. I teraz tak. Wycinam sobie troszeczkę tej sierści. Zrobię troszkę z boku, bo kamera trochę przeszkadza. Wycinam sobie kawałek sierści. Następnie wkładam ją do takiego urządzenia. Się nazywa jakiś równacz sierści. Dosyć przydatne urządzonko. I kilka razy uderzamy tym o stół. Następnie ta sierść nam się ładnie wyrównuje. I jak zobaczycie, główka będzie bardzo ładnie wyglądała. Wykonujemy to samo drugi raz. OK. Teraz odcinamy tę odstającą sierść. Odsłaniamy oczywiście oczko haczyka, żeby nie było przykryte sierścią. Później jak będziemy to pokrywać klejem, no to łatwo będzie to zakleić. Dobra. OK, główka jest już ładnie przystrzyżona, żeby to miało taki całkiem symetryczny kształt. Staramy się tutaj raczej nie zostawiać takich bardzo mocno odstających tych kawałków sierści. Dobra, już to już mamy zrobione. Teraz czas na przyklejenie oczów. Ja do tego użyję 4 mm oczu w kolorze złotym. Pokrywam sobie to oczko delikatną ilością kleju, żeby też nie za dużo. Tu niestety zapomniałem jeszcze to zakończyć przez nieuwagę. No to żaden problem. O, ok.
mocno to przyciskamy, żeby ten klej fajnie tam złapał. Jeszcze warto jest dodać, że do tej nici, jak mówiłem o rozmiarze, to raczej używamy troszeczkę grubszej nici, bo przy budowie tej główki musimy to tym troszeczkę mocno zaciągnąć. No i nie chcielibyśmy to zwyczajnie pękło. Z drugiej strony robimy to samo. Teraz trzeba poczekać, aż klej zaschnie i przystąpimy do pokrywania główki klejem UV. Jeszcze możemy sobie delikatnie ten ogonek zaostrzyć. Teraz pokażę, jak to wygląda. Zaostrzając tą sierść, jak to widzicie. Da to całkiem fajny efekt. Teraz klejem UV pokrywamy główkę. Zdjąłem już końcówkę tego kleju. Zawsze delikatnie pokrywam oczko klejem. Wtedy mam taką 100% pewność, że zwyczajnie oko nie odleci. Ok, następnie lampką UV całość wzmacniamy. Ok, i streamerek jest już gotowy. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, śmiało wszystko piszcie w komentarzach.